Cześć mango ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny odcinek miniserii Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. No dobra, więc kontynuujemy naszą przygodę w tym kolorowym, jakże bardzo kolorowym świecie. Więc okej, nasz pierwszy challenge, którego nie dokończyłem, właściwie w ogóle nie zacząłem. Dobra, to już sobie pominiemy. Więc tak, jak najszybciej dotrzeć do farmy, aby poznać źródło dymu, więc... No, na razie nie mamy innych pojazdów do wyboru, więc wybierzemy sobie ten, który mamy teraz, czyli najbardziej shitowaty, no ale okej. Okej, spoko. No to jedziemy i od razu sobie pozbieramy te nutki tutaj. I tu jest oczywiście taki challenge, że... Holy shit, źle zrobiłem! Kurde. Ja myślę, że to... Okej, więc jeszcze raz sobie zrobimy, jest restart wyzwania. Zrobimy sobie restart wyzwania, ponieważ... Muszę od razu tam jechać, ja myślałem, że po drodze trzeba, ale okej. Dobra, jedziemy tutaj, spokojnie, teraz tu... Okej. No i tutaj powinniśmy już dojechać. O ile będzie... O, to jest jakiś... Tamten gościu był zły. Dobra, więc złoty medal mamy. Plantacja się pali, co ja mam zrobić? Aha, mam z nim porozmawiać, szybko. Uwaga, kto chce kiełbaski? Móc być trochę rozgotowany, ale przynajmniej misiek nie dostanie rozwolnienia. dzięki za propozycję, czachulcu. Ale chyba odpuścimy sobie obiad. Mi się podobał pierwszemu wyzwaniu. Misiek odwiedza jeszcze Klangosa? Może on da mu nagrodę, jeśli wyzwanie zostanie załatwione dość szybko. Bujaka! Czyli kurczę, mogliśmy po prostu do niego... po prostu do niego zagadać i byśmy zdobyli trofeum. Ale trudno. A nie, zgarnęliśmy! Okej, została chyba ostatnia sekunda, no i spoko. Więc oczywiście nasz pierwszy challenge był zaliczony. Niesamowite, jak Michel dotrzeć do Mambo tak szybko. Michel zrobić wszystko. Zapiski, puzelka, nawet trofeum. Jeśli Michel skorzystać z portal, żeby wrócić do rozrywkowa, znajdzie błyszczącą nagrodę w puzzlomacie. No wiem, akurat wiem, gdzie jest ten puzzlomat. No i okej, mamy tutaj nasz samochodzik. Jesus. No i tutaj widziałem właśnie Jinjo. Tu widziałem Jinjo i w Jinjo też. Jinjo to są właśnie te stworki, które się zbierało w jedynce i dwójce. Oto próba Jinjo prędkości. Żeby wygrać żeton Jinjo, musisz. Kurde, no czemu mi to. Okej, dobra, no to zobaczmy za chwilkę, jak to jest. Myślicie, że jesteście szybcy, bo dostaliście własne kółka, co? Zróbmy test, jak szybcy i wściekli naprawdę jesteście. Okej. Zobaczymy. Rozbujaj to ustrojstwo do prędkości i zaznaczenie na liczniku, a zjem swój... A nie, nie mam kapelusza. No dobra. Co jest? Możesz skorzystać z dowolnego pojazdu. Cele gry. Aha, wybierz pojazd. Moje projekty? No tak, to są moje projekty zapisane. To są moje projekty zapisane z poprzedniej gry. Ale żadne... Pojazd własny, ale nie będzie można ich wczytać. Dobra, czyli możemy wczytać tylko ten. Rozpocznij grę. Nic innego chyba nie możemy zrobić jak na razie. Bo nie mamy żadnych praktycznie żadnych części, więc okej. Okej, zaraz. Jest, już! O, to było szybkie. To było zarąbiście szybkie. Ale przynajmniej zdobyliśmy Jinjo, okej. Gdzie jest mój samochód? O, co to było? Aha, okej, spoko. Dobra, gdzie jest mój samochód? Oczywiście to jest taki atak, żeby nie było, że tu nie ma ataków i walk w ogóle. Ale najczęściej są samochody, niestety. No ale dobra. Gdzie jest kolejny challenge? Znaczy nie challenge, tylko... Ło, coś mnie goni. Gdzie jest kolejny challenge? Może mamy jakąś mapkę tutaj?
Fajnie, że można tutaj zdjęcia zrobić. Takie coś się bardzo przydaje do miniaturek. Na przykład takie coś. Takie coś. Albo nie wiem, takie coś. Robi się zdjęcie i robi się miniaturkę do filmiku na YouTubie. To jest bardzo, bardzo fajne. Tylko gdzie ja mam tu mapę? Gdzie ja mam tu mapę? Chyba, że nie mam mapki. To wtedy byłoby troszkę trudno. Wow, spadaj. Spadaj ode mnie. Dobra, no skoro tak, no to my się wrócimy po prostu do tego, do wyjścia. Tylko gdzie to było? gdzie było kurde wyjście? No przynajmniej... No to teraz sobie zobaczycie, jak wygląda ten świat w ogóle. Aha, czyli... Wyjście jest tam, no okej. No wypierdzielaj. No patrzcie, widzicie? No ja... O nie! O nie, 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 nie. Wy won. Won ode mnie! Wypierdzielaj. Won! Proszę bardzo, ale poleciał. Okej. Dobra, spierdzielamy z tego świata. Konkretnie tam. O, właśnie tam jest nawet podświetlony. No okej, dobra. Nie mogę się doczekać, aż zbuduję samolot jakiś pierwszy. Bo naprawdę latanie samolotem po takich światach jest o wiele lepsze niż jeżdżenie. Wow, ale go zgniotło. Kurde, no... no. Fuck! Wypierdzielaj! Spadać ode mnie! Kurde, durne kulki. Nie powiem, gdzie wasze miejsce jest. Won mi... Won? Dobra. Fajnie, że tu można na przykład takie drzewo rozwalić. Bardzo mi się podoba, że ten świat jest bardzo interaktywny. Nie jest to co prawda otwarty świat, bo są levele, ale bardzo fajne, bardzo fajne. Rozrywkowo, wracamy do rozrywkowa. Okej. Podczas wyścigów zielony punkt kontrolny to zawsze następny, który musisz minąć. Potem żółty, potem czerwony, potem niebieski, potem purpurowy, potem różowy, potem czerwony, potem czarny, potem biały, potem różowy, potem niebieski, potem pomarańczowy, potem żółty, potem przezroczysty, potem srebrny. Nie. No dobra. Większość części pojazdów w kategorii broń wymaga... coś tam, amunicji. Widzę, że wróciłeś. Musisz teraz odebrać swój puzelek. Dobra, to akurat wiem, jak zrobić. To akurat jest bardzo łatwe. I musimy ten puzelek wpierdzielić po prostu do banku. Więc okej, okay, tu mamy ten... Dobra. Tu mamy to. Aha, tutaj. I musimy po prostu Dobra, spadaj. Kręcić, jest. No i mamy ten puzelek. No i tego puzelka trzeba tutaj po prostu... No i znajoma muzyczka. I oczywiście w tej części... O, dała nam nowe pojazdy. To świetnie, świetnie. Bardzo mi się to podoba. W tej części, czyli w trzeciej części... Banjo... Muzykę do Banjo zrobił też Grant Kirkhope, czyli kompozytor soundtracku w tej grze, no i nie tylko w tej grze. No, ci starsi, może młodsi też, będziecie wiedzieć po prostu, o co chodzi. Ja po prostu jestem fanem tego jego soundtracka. Pisałem z nim i to jest po prostu zarąbisty koleś. W każdym razie, odwiedź warsztat Mambo w rozrywkowie, aby budować i usprawniać swoje własne pojazdy. No naprawdę, nie domyśliłbym się. No i co? No i mamy znowu tę mapkę. Oczywiście to nie będzie tylko ta mapka, żebyście nie mówili, że taka fajna gra, tylko jedna mapa. Nie, tu jest strasznie dużo map. Tylko po prostu są różne levele i różne zadania w jednej mapce, potem w drugiej mapce, tak jak wiecie. Epizody, tak jakby. Dobra, mamy tutaj pierwszy challenge, tak jakby najbliższy, więc sobie go weźmiemy. I co ty tu chcesz? Jakiś wystraszony jesteś, Mambo. Może to głupie pytanie, Mambo, ale dlaczego stoisz obok tykającej bomby? Bomby? O, w mordeczkę, Mambo nie wiedział, że to bomba. Bomba zrobi duże boom, orzeszki Mambo lecą aż za chmurną Kukulandię. Mambo zajęty był zamiataniem, kiedy usłyszał dziwny hałas. Z nieba spadł wielki metalowy ptak i prawie wylądował na coś tam. Prawie? Taka szkoda, mogło ci wyjść na zdrowie. Dobra, czachulcu, co się stało potem?
Mambo szturchnął ptaszysko miotło, a to zaczęło tykać. A ono zaczęło tykać. Teraz Mambo ma wielkie kłopoty. Bujaka. Prawdę mówiąc, Mambo, nie mamy wielkiego doświadczenia z bateriami modyfikami. Co chcesz, żebyśmy coś tam zrobili? Miś użyje traktora Mambo, aby zabrać bomby do Batelskiego. Czerwony dym zaprowadzi misia do Kreta, że to oficer z wojska, pewnie miewa już z takimi do czynienia. Okej, dobra. Zanieś tykającą bombę do Batelskiemu, znajdziesz go na lotnisku nieopodal wulkanu. Sugeruję dotrzeć tam, zanim odliczanie dobiegnie końca. Dobra, więc rozpocznij grę, mamy tylko jeden samochód do wyboru. No i będziemy szybko pakować. Pakujemy szybko bombę. Ona też ma oczywiście swoją żywotność. No i spierdzielamy szybko. Okej. Okay. O, napis Banjo. Okej, czyli tak, gdzie my mamy jechać? Tam mamy jechać, tak? No dobra, tylko jak my tam dojedziemy w najkrótszym czasie? Się tego właśnie zastanawiam. Jeśli nie tędy... O, fuck, nie tędy. Jesus. Jeśli nie tędy, to tędy, ale jeśli nie, no to kurczę, jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie. Fuck. No dobra. Spróbujemy jakoś tędy dojechać na około. Może akurat zdążymy. Może bomba nie wybuchnie. No na pewno nie mamy, kurde, 4 minuty, to akurat jest, nie jest żaden problem. Kurde. Patrzcie, jakie maszyny tutaj chodzą. I chodzą, kurde, nie są tylko statyczne takie. No kurcze, patrzcie, musimy wszystko objechać, bo źle pojechałem. Dobra, już mamy tutaj wjazd. Fuck. Jesus. Skręcaj. Jesus fucking Christ, no widzicie to? No, okej. Okay. Dobra, szybko. No, gdzie mi skręcasz, no? Dobra, to... No gdzie mi skręcasz? Dobra, na górę teraz. Oh my god! Oh my fucking god! Nie. Restart wyzwania, ja pierdzielę. Nie podoba mi się takie coś. Kurde! No dobra, jeszcze raz. Teraz na pewno się uda. Dobra, bierzemy bombę. Wsiadamy. Bomba! Pani jest bomba. Dobra, więc tym razem jedziemy w dobrą stronę. Okej, mamy tu, widzicie, tam daleko już mamy wjazd do tego wulkanu, więc kurczę, no naprawdę. Wow! Nie, RB, szybko. Tam widać, że nas atakują. Atakują nas od tyłu, kurczę, ale my się nie damy. Będziemy jechać. Holy motherfucking shit! Bomba uciekła mi! Fuck! Kurde, bomba, gdzie jest bomba? Aż tam! Are you fucking kidding me? Kurde! Wypierdzielaj! Kurzasz mnie! Ja pierdzielę! O kurde! Fuck! Auć! Dostaliśmy. Dobra, szybko, bierzemy bombę. Dawaj! Szybciej! O kurde! Fuck! Auć! Dobra, pakuj szybko, ja pierdzielę. Zresztą mamy czas, ale jedno, kurde, już nie zdobędziemy trofeum niestety. Dobra, pakuj i jedziemy. Jedziemy, kurczę, szkoda, że jeszcze nie możemy... tworzyć własnych pojazdów, no ale... Holy shit, znaczy możemy, ale kurczę, no... Dobra. O fakt, czyżby to... A, tak, okej, tutaj, czyli to tutaj. Dobra, zrobiliśmy okrężną drogę, ale to już nie ma z tym żadnego problemu. Mambo, nie rozpraszaj mnie, bo znowu bym wpadł do lawy, kurde, nie byłoby fajnie. Okej, już dojechaliśmy, już jest bezpiecznie. Jehehe! Zamieszczanie w rankingu. Coś tam, nie wiem o co chodzi. Oceny, puzelek. No, i tak jak myślałem, tylko nutki i puzelek. Oho, i co, Batelski, zrobisz teraz? Aha, spoko. Ha, miś się spisał. Zero boom. Mambo musi skombinować inny dywanik. Miś dostaje puzelka, ale wygrałby jeszcze więcej, gdyby zgęścił ruchy. No spoko. Ej, dalej masz tu bombę. Chcesz, żeby wybuchło? Krety, nie? Proszę bardzo. O, nutka.
Kurde. Chcę stąd wyjechać. I najlepiej tędy. Nieudany skok. Dobra, pojedziemy sobie teraz tutaj, bo widzę na minimapce z prawej strony, że mamy coś... O, akurat tutaj, po prawej. Coś tutaj mamy. A, to będzie wyścig. No tak, to będzie wyścig. To akurat pamiętam. To będzie wyścig. Dobra, więc no, może sobie poradzimy. Okej, gadamy z nim. Hej, zobacz tego gościa, Banjo. Jakoś nie było słychać, że do miasta przyjechał cyrk. Jesteś pewny? Pewien powinno być, że grasz w tej grze niebieskogłowy? W zasadzie nazywam się Tomasz Tytularny, a zwycięstwo mam we krwi. Udowodnić? No dalej, szybki wyścig dookoła wyspy. Chyba, że miś ma coś z chórza. Okej. Pitoś Grantuś się znalazł. Trasę wyznaczającą... Coś tam. Przejeźdź przez wszystkie, a dotrzesz do mety. No wiem, to akurat jest prawie w każdej grze. Wybierz pojazd i wybierzemy sobie na przykład projekty Hamby i mamy tutaj wyścigówkę, taksówkę albo ciężarówkę, więc raczej weźmiemy sobie wyścigówkę, ale jeszcze stworzymy sobie w pojeździe dodatkowe paliwo i dodatkowy silnik. Chociaż nie wiem, czy paliwo... Okej, ale silnik. Więc dobra. Fotele, nie fotele, ale zasilanie, silniki... Nie mamy silnika, mamy paliwo, tak? Właśnie, mamy paliwo, że więc dodajemy paliwo. Wyjdź z warsztatu, nie zapisujemy. Bo to tylko na raz dodajemy to. No i rozpocznij grę i zobaczymy, czy sobie poradzimy, a raczej powinniśmy. Widzicie, jakie to chamstwo jest, jak i gdzie on jest ustawiony, a gdzie my? Ale i tak na pewno wygramy. Już go wyprzedziliśmy. Haha. Proszę bardzo, panie Tomaszu, czy jak ci tam na imię, nazwisko. Okej, gdzie mam jechać? A tutaj. Kurde. Zboczyliśmy troszkę z drogi. Ale okej. I teraz tutaj. Może trofeum będę miał? Haha. Kurde, chciałem zmienić... O, już mamy metę. Tu będzie trofeum. Proszę bardzo, trofeum będzie i ciekaw jestem, co na to powiesz. Śmetu. Miałeś fory, chyba hamulce mi nie odbijają. Oczywiście. Wspomniałem, że gramy do dwóch zwycięstw. Wąchaj spaliny. Ale koleś. Dobra, czyli teraz drugi, tak? I co, niby szybszy jesteś, tak? Zaraz się przekonamy, jaki szybki jesteś tak naprawdę. Widzisz, już cię... O proszę. Ty dziwko. Widzisz. O ty! Popatrzcie, jaki ham. Widzieliście hama? Kurde, co za szmaciarz. O kurde, jak takiego czegoś nie powinno się robić. Okej. No fuck. O nie. Takiego czegoś nie będziemy robić. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz jedziemy. To jest chyba ta krótsza trasa. Tak, to jest ta krótsza trasa, bo on jest bardzo powolny teraz. Ale w drugiej trasie musimy się jakoś postarać. Dobra, tam dam sobie bliżej. Może dam sobie właśnie bliżej kamerę. Teraz będzie jakoś łatwiej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chociaż nie mam tu za bardzo jakiś wybór, nie mam jakiegoś wyboru. No nie ma niestety widoku z pierwszej osoby, a tym bardziej z kierownicy, ale to wiadomo, przecież to nie jest jakaś gra, taka wiecie, ścigałka tak naprawdę. Dobra, już mamy metę. Już mamy metę, spoko. No i okej. Więc teraz jeszcze raz. Dobra, jedziemy. I ty, szmaciarzu, masz mi nie oszukiwać tym razem. Dobra, jakoś teraz grzecznie jeździsz. Ale zaraz będzie po tobie. I już jest po tobie, człowieczku. Spadać mi stąd, mrówko durna. Wpieprzać mi się w kadr. Okej. To mi się podoba.
Dobra, teraz tutaj, uwaga. Okej. On jest tuż za nami i widziałem, że pieprzną krowę. Dobra, czyli teraz tutaj, teraz tu. Oh my god. Nie, dobra. Jedź, spokojnie. Spokojnie, nic się nie dzieje. I teraz tutaj, tak? No dobra. To się przejedziemy tutaj najpierw na dole i teraz tutaj. Świetnie. I teraz gdzie? Tutaj. Dobra, spadać mi króliki czy coś tam. Ja chcę metę już. O, nutka. Ale dobra. Jest meta. A gdzie ty jesteś? Ale jak daleko. No i gitara. I co teraz powiesz na to? I co powiesz teraz? Co? Nawet nie mogę udawać, że dałem ci wygrać. To prawda, zostałem zmiażdżony. Weź tę swoją wygraną i więcej do tego nie wracajmy, zgoda? Ale na pewno na 100% napisali tą specjalnie, że niby wiadomo, że gościu, a co tam będzie poprawną polszczyzną mówić. Więc myślę, że zakończymy na tym ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że gra jest... Bo mi się naprawdę gra strasznie podoba. Więc dajcie łapkę w górę, bardzo mnie to motywuje. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli to mi żegnam, na razie.